Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dwa głośniki, JBL Clip 3 kontra JBL Clip 2, czyli dwie przenośne zabawki od JBL-a. Jak one brzmią pojedynczo? Mieliście okazję już posłuchać film odnośnie jednego i drugiego, oczywiście możecie sobie je zobaczyć. Ale jakieś porównanie tych dwóch modeli, no bo nie da się ukryć, że są bardzo podobne. Oba głośniki raczej do takiego mobilnego słuchania muzyki. Mamy te zaczepy, za pomocą których możemy sobie gdzieś zaczepić. Z jednym rozwiązane jest w taki sposób, w drugim trochę inaczej. Tutaj mamy jakby większą możliwość ruchu, przestawiania całego, otóż tego karabinczyka, zapięcia, jakkolwiek to nazywać. Reszta budowy też bardzo podobna. Oba mają te same jakby możliwości, czyli są przycisk do włączania, do parowania. Po drugiej stronie, akurat w przypadku modelu Clip 2, głośność, odbieranie połączeń. W przypadku Clipa 3 mamy to wszystko przerzucone na górę. W Clipie 2 możemy jeszcze liniowo się podpiąć za pomocą kabelka, który sobie tutaj dookoła jest całego głośnika. Jest taka możliwość. W Clipie 3 też oczywiście, ale musicie użyć przewodu i się podłączyć w ten sposób. Zasilanie tak samo realizowane, czyli za pomocą właśnie, troszeczkę ostrość tracimy, właśnie za pomocą micro USB, co też widzicie tutaj. No więc budowa bardzo podobna. Możliwości, jeżeli chodzi o moce, zbliżona, choć Clip 3 troszeczkę mocniejszy. Tu mamy 3 W, tu jeżeli dobrze pamiętam 3,3 W, więc bardzo, bardzo zbliżona obudowa, jeżeli chodzi właśnie o moce. Wnętrze, zobaczcie, jak rozmieszczone są membrany w tych głośnikach. Tutaj mamy na centralnie membranę jedną, która daje nam dźwięk, i jakby takie dwie małe pasywne. W tym głośniku mamy troszeczkę inaczej, jest większa pasywna membrana i głośniczek aktywny. Więc no, jak to brzmi, który lepiej brzmi, nie wiem, może spróbujmy sobie posłuchać, gdyż z wyglądu no naprawdę i funkcjonalności bardzo podobnie, może jedna różnica, w Clipie 3 troszeczkę dłużej jesteśmy w stanie na baterii podziałać, tutaj około 8-10 godzin, oczywiście to są warunki laboratoryjne, ale przy standardowym słuchaniu na pewno 5-6 spokojnie, tutaj mamy 8, więc w Clipie 2, więc tu troszeczkę może krócej nam działać ten głośnik. No ale powiedziałbym, że bardziej one są zbliżone, wiadomo, czym bardziej baterie nam się degradują, tym bardziej, słabiej mówiąc krótko, oba głośniki brzmią. Właśnie, jak one brzmią? Spróbujmy sobie porównać jeden i drugi, puśćmy sobie te same utwory najpierw na Clipie 3, później na Clipie 2. Mamy je sparowane ze smartfonem, no spróbujmy sobie to ogarnąć, jak to będzie zasadniczo brzmiało. No to może, nie wiem, zacznijmy od Clipa 3, pierwszy utwór. Lecimy. Maksymalna głośność. No i ten sam utwór na Clipie 2. Dajmy maksymalną głośność. Troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi w szczególności o jakieś takie właśnie dolne rejestry, brzmi głośnik JBL Clip 3. Dwójka, troszeczkę dołu ma mniej. To brzmienie jest troszeczkę inne, bym powiedział. Może sądziłem, że może być to bardzo podobne, ale sami słyszycie. Tutaj troszeczkę lepsza góra i dół, ten bardziej gra środkiem. Dobra, przejdźmy do jakiegoś innego utworu, więc może znowu Clip 3. Teraz będzie od razu max, więc nie będziemy już zgłaśniać, więc lecimy. Thank you.
i teraz klip 2. Jak na moje ucho i na moją ocenę, no ten zdecydowanie bardziej płasko brzmi. Trójeczka jest bardziej taka trochę przestrzenna. No może tak te brzmienia odbieram, ale no na pewno lepiej w kolejnym utworze również klip 3. Dobra, coś jeszcze? Lecimy. Znowu klip 3. To samo na klipie 2. Nawet nie da się ukryć, że klip 2, jak na moje ucho i pewnie nie tylko moje, wydaje się, że jest zdecydowanie głośniejsza. Może nie zdecydowanie, na pewno trochę. Te 0,3 W powiem Wam, że ja słyszę. Klip 3 gra trochę głośniej. Dobra, coś jeszcze. Może jeszcze z jeden albo dwa utwory, więc puśćmy może coś z innego gatunku muzyki. Klip 3. Dobra, a teraz klip 2. Na moje ucho nadal wygrywa 3.
Te brzmienia, no mówię, jest takie no bardziej łagodne, fajne, miększe dla ucha. Tutaj troszkę góra czasami świruje, nawet delikatnie potrafi się przesterować przy pełnej głośności, co czasami można usłyszeć. No tu według mnie lepiej. Dobra, a może jeszcze ostatnie coś, żeby było jakieś trochę wokali i myślę, że jakieś podsumowanie. Klip 3. Klip 2. No i tyle myślę, że odnośnie samego odsłuchu. Jakieś wnioski. I może membrany, które możecie sobie zobaczyć, wyglądają bardzo podobnie, jakby to były takie same przetworniki. Jeżeli chodzi, no powinny brzmieć w miarę podobnie, ale nie brzmią. Inaczej są rozwiązane pasywne membrany. No to tutaj widzicie, tu jest jednym jest taka budowa dookoła jakby centralnie umieszczonego głośnika. Tu mamy to z boku. W JBL klipie troszeczkę większa moc, 0,3 W więcej, ale da się to usłyszeć przy pełnej mocy. Co dalej? Bateria większa w klipie trójce. Starczy nam na teoretycznie 2 godziny dłużej, więc pod tym względem lepiej. No fakt, nie mamy tu wyprowadzonego kabla, tak jak w urządzeniu Clip 2, ale no, jest też możliwość jego podłączenia. Wagowo powiem Wam, że bardzo podobnie, no może minimalnie Clip 3 jest cięższy, no mamy troszeczkę więcej tego metalu, czyli ta cała obwódka jest dookoła. Tutaj mamy ten tylko karabinczyk u góry. No powiem tak, gdybym ja się zastanawiał między tymi dwoma głośniczkami, czyli chciałbym coś w tym stylu, to na pewno chyba bym wolał troszeczkę dopłacić i kupiłbym model Clip 3. Clip 2 nie jest złym modelem, też to brzmi w miarę ciekawie. No ma jakieś tam swoje mankamenty, o których Wam mówiłem i bezpośrednio w filmie o nim, jak i również to mogliście usłyszeć w bezpośrednim porównaniu, więc no dla mnie bardziej trójka. A co Wy byście wybrali? Co Wasze ucho mówi? Czy mieliście okazję słuchać i porównywać jednego i drugiego? Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście specyfikacje obu omawiałem w poprzednich filmach, więc tutaj nie będę o tym mówił. Możecie sobie też do nich zajrzeć i posłuchać, zobaczyć bezpośrednio, jak co tam jest więcej w środku. Jak nie, to oczywiście odsyłam na stronę producenta, bo po co to jest? One są właśnie. No i cóż, tyle. Macie jakieś pytania? Piszcie na dole linki do społeczności i profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Macie jakieś pytania? Oczywiście, jak to już powtarzam się pewnie po raz kolejny, piszcie. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!